Pan z wami i z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Chwała tobie, Panie. Obok krzyża Jezusa stały matka Jego i siostra matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał matkę i stojącego obok niej ucznia, którego miłował, rzekł do matki: niewiasto, oto syn twój. Następnie rzekł do ucznia: oto matka twoja. I od tej godziny uczeń wziął ją do siebie. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Panie prezydencie jeszcze Siemianowic Śląskich, drodzy bracia w Chrystusowym kapłaństwie, szanowni wojownicy Maryi i wszyscy, którym ten sztandar z wizerunkiem Maryi na piersiach, w sercu, w umyśle jest bliski, wszyscy uczestnicy tej Eucharystii. Każdego roku w uroczystość Matki Bożej Królowej Polski, a z tego formularza korzystamy, sprawując tę najświętszą ofiarę, także z czytań przeznaczonych na ten dzień, Kościół w Słowie Bożym prowadzi nas na Golgotę. Nie do pałacu, nie do takich czy innych urzędów. Co ma wspólnego królestwo, królowa z Golgotą? No właśnie, ta prawda uświadamia nam, Polakom, kiedy mówimy o Maryi Królowej Polski, że obecność Maryi w naszej historii ma swe źródło na Golgocie. To nie jest przypadek. Historia tego narodu od ponad 1000 lat chrześcijańskiego związana jest z Kalwarią i z Golgotą. Kto we wczorajszy piątek, bo już dzisiaj mamy sobotę, rozważał drogę krzyżową, musiał się zatrzymać przy czwartej stacji. My w swojej historii mieliśmy więcej takich czwartych stacji. Błogosławieni są ci i szczęśliwi są ci, którzy umieją i chcą dostrzec tę obecność Maryi przy czwartej stacji, bo ona w przeciwieństwie do innych, także i w naszych czasach, nie zakończyła swojej misji na czwartej stacji. Ona wytrwała, ona. Uciekli nawet bliscy apostołowie. Do dzisiaj dzieje się podobnie. Ona wytrwała aż po krzyż na Golgocie. Niewiasto, oto syn twój. A ten, który był pod krzyżem i tylko on usłyszał, oto matka twoja. Ta historia z naszym narodem i jej obecnością jako królowej
wbrew pozorom, a nie wszyscy to wiedzą, może nie chcą wiedzieć. Nie zaczęła się od ślubów króla Jana Kazimierza, wypowiedzianych 1 kwietnia 1656 roku w katedrze lwowskiej, bo to wtedy była Polska. Nie, ona się nie zaczęła wtedy. Kilkadziesiąt lat wcześniej, w 1608 roku w Neapolu. Tak, Neapol akurat nie leży na terenie Polski. Giulio Mancinelli, jezuita. Wielki czciciel Matki Bożej. Notabene zafascynowany historią maryjną, historią tego narodu polskiego, nie włoskiego narodu. Pytał: Mario, jak ja cię mam nazywać? Jakie imię jest ci najbliższe? Co ci jest najbliższe? Jaki przymiotnik? A ona odpowiedziała dosłownie: dlaczego nie nazywasz mnie królową Polski? Ja to królestwo bardzo umiłowałam i wielkie rzeczy dla niego zamierzam. Bowiem osobliwą miłością do mnie płoną jego synowie, wojownicy Maryi i córki Maryi Królowej. 2 lata później, w 1610 roku, ten sam kapłan przyjechał do Krakowa i doznał kolejnego objawienia w katedrze wawelskiej i ponownie usłyszał słowa: ja jestem królową Polski. Maryja się zamianowała. My dzisiaj wybieramy i mianujemy prezydentów i komisarzy i królów i premierów, a oni znają, że są bogami tego świata. Mógłbym jeszcze wyliczyć innych też, którym wydaje się, że są królami. A on usłyszał od Maryi: ja jestem królową Polski, jestem matką tego narodu, który mi jest bardzo drogi. To Maryja mówi. Więc wstawiaj się do mnie za nim, za tym narodem i o pomyślność tej ziemi błagaj mnie nieustannie, a ja będę ci zawsze matką miłosierną. To słyszy włoski kapłan o polskim narodzie. A my? A my dzisiaj bawimy się historią. To znaczy tak przekłamaliśmy historię, by nam była na rękę. Byśmy nie musieli się ani przyznawać do Boga, ani do wiary, ani do Kościoła. Bo to ciemnota i średniowiecze. Trzeba być naprawdę ciemnym, żeby mówić o ciemnym średniowieczu, kiedy w opinii naukowców był to jeden z najjaśniejszych i najbardziej światłych okresów w historii ludzkości. Zostawmy to. Jeśli wejdziemy w kontekst historyczny tych objawień, których doznał ten włoski jezuita, dostrzeżemy, że te objawienia poprzedziły jedne z najbardziej trudnych okresów naszej historii. To, co nazywa się potopem szwedzkim. Ona chciała powiedzieć, ona, że ona umiłowała ten naród. Czy dzisiaj może to powtórzyć? Nie wiem. Ale wtedy umiłowała ten naród i powiedziała, że jest gotowa do niesienia nam pomocy. Gdyby tak nie było, to król Jan Kazimierz, jak już wspomniałem, nie ogłosiłby Maryi królową Polski. To nie jest od tak sobie powiedzieć: Maryjo, jestem, obieram cię na patronkę, na królowę tych moich ziem, księstw, królestw. Jaką trzeba mieć wiarę. Ja tobie zawierzam to miasto, ten region, ten naród, ten kraj, byśmy powiedzieli dzisiejszym językiem. Zawierzam ci, Maryjo, bo wiem, że pod twoim płaszczem opieki nic złego nam się stać nie może. Ale, a nawet gdy przegramy bitwy,
wygramy wojnę, bo Ty jesteś tą, która zawsze zwycięża. Zawsze zwycięża. Od samego początku dziejów, od chrztu Polski. Przez cudowną obronę Jasnej Góry przed potopem szwedzkim. Przez odsiecz wiedeńską. Przez cud nad Wisłą. Jeszcze do tego za chwilę wrócę. I w Licheniu, i w Getrzwałdzie. Kto się bardziej troszczył kiedykolwiek o ten naród? Kiedy ten naród sam sprowadzał na siebie niedole, nieszczęścia i plagi. To ona, miłosierna matka, bo mama, która kocha, nigdy nie zostawi swoich dzieci. Wstawiała się u syna, byśmy znowu cudem ocaleli. Kto oglądał plakat zachęcający, zapraszający na tę noc walki, zapewne zauważył, że pośrodku jest Polska z promieniami, które rozchodzą się, dopowiem, na Europę. Tylko nie chcemy drażnić tych, którzy nie chcą opieki Maryi. Po lewej stronie jest, po prawej stronie jest Matka Boża Fatimska, wskazująca na serce niepokalane. Po drugiej stronie Andrzej Bobola, święty patron Polski. To przypadek? Nie. Bo autorem ślubów tej roty przysięgi króla Jana Kazimierza był święty Andrzej Bobola. Ten zapomniany, byśmy powiedzieli, święty przez wieki, bo zmarł męczeńską, straszliwą śmiercią, porównywalną tylko do śmierci Chrystusa na krzyżu. Zmarł w 1657 roku i był zapomniany. To on się upomniał. Tak jak Maryja upomniała się o to, by ją nazywać królową tego narodu, tak on się upomniał o to, by zaistnieć w umysłach, w świadomości Polaków, bo był jednym z nas. Beatyfikowany w 1853 roku, kanonizowany w 1938. To jemu, a to się raz zdarzyło w historii chrześcijaństwa, jednej osobie, papież Pius XII z okazji 300. rocznicy jego śmierci, poświęcił całą encyklikę. I papież pisał tak: jest naszym gorącym pragnieniem, aby wszyscy katolicy na całym świecie, a zwłaszcza synowie polskiej ziemi, pobożnym sercem i umysłem rozważali jego męczeństwo, jego świętość. Nie chcemy pominąć tej pamiętnej chwili, która złotymi zgłoskami zapisała się w rocznikach Kościoła. Dalej papież pisze: skoro Andrzej Bobola z polskiego narodu wyszedł, niech Polacy nadal bronią ojczystej wiary, usiłują zachować chrześcijańskie obyczaje, żeby Polska dalej była przed murzem chrześcijaństwa. Zdaje się wskazywać historia jako świadek czasu, światło prawdy i nauczycielka życia, że Bóg tę właśnie rolę narodowi polskiemu przeznaczył. Tak pisał papież Pius XII. 16 maja 2002 roku już nasz Ojciec Święty, święty Jan Paweł II, ustanowił świętego Andrzeja Bobolę patronem Polski i wtedy powiedział tak: potrzebna jest naszej ojczyźnie modlitwa świętego Andrzeja Boboli, patrona Polski, aby wszyscy Polacy to wołanie usłyszeli i zrozumieli, że trzeba przywoływać wydarzenia z naszej polskiej historii, nie zamazywać, przywoływać, w której święty Andrzej Bobola okazuje się, że nie jest mu obojętne to, co dzieje się w Polsce. To mówił papież, święty papież, wielki papież, jeden z największych w historii chrześcijaństwa, nasz rodak. O tym wielkim świętym.
Nie mogę teraz, w tej chwili nie wpleść w słowa homilii słowa samego świętego Jana Pawła II, wypowiedziane w 91 roku na lotnisku w Masłowie koło Kielc. Wtedy papież nie mówił głośno. Ja będę mówił stonowanym głosem. Papież wtedy nie mówił głośno. Papież wtedy krzyczał. Dzisiaj byśmy się oburzyli na cały świat. Zresztą postawa narodu wobec tego świętego też o czym świadczy. Na pewno nie o mądrości tego narodu. A wtedy papież mówił: to jest moja matka, ta ziemia. To jest moja matka, ta ojczyzna. To są moi bracia i siostry. I zrozumcie wy wszyscy, którzy lekkomyślnie podchodzicie do tych spraw, zrozumcie, że te sprawy nie mogą mnie nie obchodzić, nie mogą mnie nie boleć. Was też powinny boleć. Łatwo je zniszczyć, trudniej odbudować. Zbyt długo niszczono. Trzeba intensywnie odbudowywać. Nie można dalej lekkomyślnie niszczyć. Ziemia polska naznaczona jest w sposób szczególny obecnością Matki Chrystusa. Ona jest pierwszą wśród pełniących wolę Ojca, właśnie jako Matka Syna Bożego. Niech zatem przez jej macierzyńską obecność odnowi się pośród nas świadomość boskiego ojcostwa. Niech się odrodzi pokolenie braci i sióstr Syna Bożego, Syna Maryi. Niech się odrodzi w Bogu ludzkie ojcostwo i polska rodzina, i polskie macierzyństwo, ludzkie macierzyństwo. Niech się odrodzi rodzina, szczególne miejsce przymierza Boga z ludźmi, a tej rodzinie na imię Kościół. Te słowa wypowiedziane zostały w 1991. Mamy 2024 rok. One nie tylko, że nie straciły ze swojej aktualności, ale zyskały. Święta siostra Faustyna zapisała: w pewnej chwili ujrzałam stolicę Baranka Bożego i przed tronem świętym Stanisława Kostkę, mamy go tam, Andrzeja Bobole, Kazimierza Królewicza, którzy wstawiali się u Boga za Polską. Mało jeszcze tego, tych argumentów. Jak trzeba być ślepym, by nie widzieć? Jak trzeba być głuchym, by nie słyszeć? Muszę dodać słowo, nie chcieć widzieć, nie chcieć słyszeć. O zgrozo. Święty Andrzej Bobola sam kilkakrotnie objawiał się w 1702 roku, w 1819, kiedy powiedział: będę jej głównym patronem. Ponad 200 lat temu powiedział, że będzie głównym patronem tego narodu, tej ojczyzny. Może nam będzie dane tego doczekać. W 1819 mówił to wtedy, kiedy Polski nie było na mapach świata. Od 1795 roku, od trzeciego rozbioru Polski. Zniknęliśmy. Na 123 lata, aż do 1918. Kolejny znak to 1920 rok. Dzisiaj wszyscy wiążemy to z cudem nad Wisłą. Oczywiście ci, którzy mają Boga w sercu. Przypisują to Maryi i bardzo dobrze i słusznie, bo odnieśliśmy zwycięstwo z wielokrotnie większą armią bolszewicką 15 sierpnia 1920 roku. Ale nie wszyscy pamiętają, nie wiedzą o tym, że wcześniej przez 9 dni na wyraźne polecenie kardynała Kakowskiego, arcybiskupa Warszawy, przez 9 dni trwała nowenna do świętego Andrzeja Boboli i noszono go, jego relikwie, w tej trumience. Kto ją widział na Mokotowie, wie, jak wygląda. Obnoszono przez 9 dni w stolicy. I zwycięstwo przyszło przez Maryję. Co w 1946 roku
8 września, w święto Narodzenia Matki Bożej, prymas Chląd, wielki maryjny prymas, wielki maryjny biskup, wtedy nie wstydził się tego. Współczesna Europa wstydzi się, boi się przyznać do chrześcijańskich korzeni, boi się przyznać do interwencji ewidentnych, namacalnych w historii poszczególnych narodów, które odbyły się za wstawiennictwem Maryi. Boimy się, wstydzimy się przyznać do relikwii świętych, gdy pierwsze wieki chrześcijaństwa budowały na Maryi i na świętych tożsamość tego kontynentu, który dzisiaj jest bardziej pogański niż kiedykolwiek wcześniej. I tego narodu, który dzisiaj też jest bardziej pogański niż kiedykolwiek wcześniej. Bo wykreśliliśmy z naszej historii Maryję i świętych. A nikt tak pewnie i bezpiecznie, o tym mówił w 1713 roku święty Ludwik Maria Grignion de Montfort, gdy pisał traktat o doskonałym nabożeństwie do Matki Bożej. Mówił, że jest wiele dróg prowadzących do Boga, ale ta przez Maryję jest najpewniejsza i najbardziej bezpieczna. Chcemy być mądrzejsi? Oj, to się przejedziemy na tym, na tej ziemskiej mądrości. To jeszcze jeden fragment z historii tej najnowszej. Kiedy dzisiaj już błogosławiony kardynał Wyszyński siedział uwięziony przez komunistów w Komańczy, to był ostatni etap jego więzienia, 16 maja, czyli w święto świętego Andrzeja Boboli. W 1956 roku, na 300-lecie ślubów Jana Kazimierza, kardynał Wyszyński napisał śluby jasnogórskie. Też przypadek, że akurat 16 maja napisał śluby jasnogórskie? A już z najnowszych, najświeższych wydarzeń. Paręnaście lat byłem proboszczem w parafii świętego Andrzeja Boboli w Leszczynach koło Rybnika. I wielokrotnie byliśmy w sanktuarium świętego Andrzeja Boboli w Strachocinie. Do dzisiaj mam stosunkowo bliski kontakt i jestem dumny z tego, z księdzem prałatem Józefem Niżnikiem, proboszczem tamtej parafii, kustoszem tego sanktuarium, miejscu urodzin świętego Andrzeja Boboli w Strachocinie koło Sanoka. To tam, mówiąc naszym językiem, kolokwialnie, Andrzej Bobola straszył kilku proboszczów przez 50 lat. Straszył ich, tak. Odchodzili jeden za drugim. Dopiero ksiądz prałat Józef Niżnik za wskazaniem spowiednika zapytał, kim ty jesteś, kogo ja widzę? On mu odpowiedział, jestem święty Andrzej Bobola. Jestem święty Andrzej Bobola i zacznijcie mnie na nowo czcić. Zacznijcie mnie czcić w Strachocinie, a w narodzie zacznijcie mnie na nowo czcić. To było, te słowa padły w 1987 roku. Na 2 lata przed narodzeniem się nowej rzeczywistości po upadku komunizmu. Kto był mądrzejszy? Ci, którzy piszą historię dzisiaj na nowo? Czy Maryja wraz ze świętym Andrzejem Bobolą, wiedząc, co grozi temu narodowi, że uwolnił się z jednego systemu, z jednej tyranii komunistycznej, przechodzi w drugą, liberalną, czasami gorszą w swoich wymiarach i w działaniu, bo w białych rękawiczkach. Te dłonie i tak krwawią, mimo iż na tych dłoniach są białe rękawiczki. Piłat też umywał ręce.
Może właśnie w ten sposób, objawiając się w 87 roku księdzu prałatowi Niżnikowi, święty Andrzej Bobola już wtedy wiedział, co temu narodowi zagraża, dostrzegł nowe niebezpieczeństwa, które tym razem tkwią w nas samych. Pamiętacie, jak żeśmy w potocznej mowie mówili, przeżyliśmy najazd szwedzki, przeżyjemy i radziecki. Dzisiaj gorszych wrogów mamy w rodakach. Oczywiście, nie lekceważąc zagrożenia i ze wschodu, i z zachodu. Każdy ma inny wymiar. Ale w tym narodzie tkwi diabelski duch. Bo jak inaczej nazwać stan, w którym jesteśmy, pełny pogardy wzajemnej, nienawiści, niechęci? Przecież to nie może od Boga pochodzić. Nie od Andrzeja Boboli, nie od Matki Bożej. Przyjrzyjmy się temu, nim już będzie za późno. Dopóki jeszcze mamy czas, na pewno Polska byłaby innym krajem, gdybyśmy, a przecież miliony jeździły za Janem Pawłem II, słuchali jego nauczania. Gdybyśmy słuchali Andrzeja Boboli, tego patrona. On żył w czasach, w których ludzie byli opętani nienawiścią. A nasze są inne? Jednak w tym Polaku, katoliku, kapłanie nie było nienawiści. On wolał własne życie oddać w imię jedności, dla pojednania, dla zgody, dla pokoju. Nawet ludność prawosławna w tamtych czasach, kiedy żył święty Andrzej Bobola, ustawicznie chodziła do umęczonego ciała Boboli, jakby to był ktoś bliski i swój. Nazywano go duszochwatem, czyli łowcą dusz. Andrzej Bobola jest patronem Polski. Może doczekamy, że będzie głównym, tak jak ci pozostali. Dla nas jest wzorem. I nie zapominajmy, że Maryja jest królową tego narodu. A w chrześcijańskim języku i rozumieniu królować znaczy być matką, być ojcem, a przede wszystkim służyć.